Szanowni Państwo, znajdujemy się na Przemyskim Rynku. Wczoraj wspaniała impreza, wiele rowerów, wiele ludzi odwiedziło nasze przepiękne miasto. Dzisiaj również w Przemyślu mamy inaugurację takich spotkań z wyborcami z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Przypominam, mamy mobilne biuro Platformy Obywatelskiej, gdzie oczywiście rozdajemy materiały, ale przede wszystkim spotykamy się i słuchamy ludzi. Chcielibyśmy poznać właśnie w takiej formule jeszcze więcej jakichś problemów, czy porozmawiać z ludźmi i myślę, że nam się to udaje. Chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj 2 maja, święto flagi, ale również 10-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ogromny wzrost gospodarczy. Jesteśmy liderem w Europie. 27 krajów, a my jesteśmy liderem. To pokazuje, jak Polska zmieniła się od tego czasu. 10 lat wychodziliśmy z poziomu Ukrainy. Polska i Ukraina 10 lat temu była na bardzo podobnym poziomie gospodarczym. I faktycznie to, co się zmieniło, pokazuje, że warto. Mamy również statystyki, które mówią, co byłoby, jak nie weszlibyśmy do Unii Europejskiej. Wtedy faktycznie i ten rozwój gospodarczy i wszystkie zmiany, które nas tu otaczają w Przemyślu, nie mogłyby mieć miejsca, bo wszystkie pieniądze zostały w 85% z dotacją właśnie unijną na realizację czy tutaj garnizonu Przemyśl, czy naprawdę wielu, wielu inwestycji przemyskich kamienic. To udało się dzięki wsparciu unijnemu. Również chciałem powiedzieć, że obwodnica Przemyska, która jest i cieszy nas wszystkich, jest dużo mniej korków w tej chwili, nie ma problemu z przejazdem i druga część to jest właśnie Unia Europejska, to są pieniądze, to jest świetna walka o środki. Tutaj Wojtek Błachowicz bardzo mocno jako wiceprezydent Przemyśla bardzo mocno zabiegał o te środki, jeździliśmy razem po to, żeby te dotacje wywalczyć, świetnie przygotowane wnioski, więc też gratulacje dla ludzi, którzy przygotowali te wnioski i udało się nam te pieniądze zdobyć. Przemyśl coraz jest piękniejszy, coraz ładniejszy i myślę, że jeszcze wiele, wiele przed nami. W tej chwili wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja startuję jako jeden z nielicznych kandydatów z Przemyśla, który ma szansę, myślę, te wybory wygrać. Przemyśl jeszcze nigdy nie miał swojego kandydata, nie miał człowieka, który reprezentuje Przemyśl i Podkarpacie w Parlamencie Europejskim. Myślę, że warto byłoby o to powalczyć. Bardzo Państwa proszę o to, żeby oddać głos w tych wyborach właśnie na mnie. Nasza lista ma ogromne szanse na to, żeby mieć swojego przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego. Ja jestem trzeci na liście, ale jestem pierwszym mężczyzną, także zapraszam do tego głosowania. Myślę, że to, co się zmieniło, to, co się zmienia, autostrady, dworce, lotniska, spowoduje to, co dla nas najważniejsze, czyli będziemy mogli ściągać tu inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy. To jest dla nas ważne, to jest ważne dla młodych ludzi, żebyśmy mieli pracę, bo tylko to pozwoli na spokojny, stabilny i bezpieczny rozwój. A idąc jeszcze dalej, mówimy też o Ukrainie, o tym, że chcemy być bezpieczni. Myślę, że to jest też dla nas bardzo ważne jako Przemyślan, jako mieszkańców, którzy mieszkają na terenach przygranicznych, żebyśmy byli jednak silną, żebyśmy mieli silną pozycję w Europie, żebyśmy mogli faktycznie bezpieczniej się czuć i być tutaj na wschodnich rubieżach. Dzień flagi, 2 maja. Tak się składa w tym roku, że mamy wiele rocznic. Jedną z nich jest również ustanowienie Dnia Flagi. Po raz 10 spotykamy się w tym uroczystym dniu. To w 2004 roku uchwalono ustawę, która właśnie to święto flagi ustanawiała. I co roku staramy się tutaj propagować nasze insygnia państwowe, którą jednym z głównych jest oczywiście flaga. Każdy z nas jest dumny z tej flagi, stąd chcielibyśmy wypromować takie właśnie zachowania, których biel i czerwień to jest duma każdego Polaka. Dlatego tutaj dzisiaj spotykamy się, tak jak co roku, z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, która zresztą była inicjatorem w ogóle ustanowienia tego Dnia Flagi 10 lat temu, a my pielęgnujemy to co roku w Przemyślu, rozdajemy flagi, spotykamy się z ludźmi,
I w ciągu tych trzech majowych świąt, czyli Dnia Pracy, dzisiaj Dnia Flagi, jutro Konstytucji, Dnia Konstytucji 3 maja, rocznicy ustanowienia, uchwalenia Konstytucji, chwalimy się tym, co i cieszymy się z naszej niepodległości i chwalimy się tym, co udało nam się osiągnąć jako niezależnym, jako Polakom, jako narodowi polskiemu w ostatnich latach szczególnie. Myślę, że mamy tutaj wiele osiągnięć. I tak naprawdę to jest dzisiaj tylko dobry moment, żeby to podkreślać, żebyście Państwo widzieli również to, co myślę widzą wszyscy w Europie, że Polska to dumny kraj, który ma swoje tradycje, ma swoje korzenie, ale ma również osiągnięcie dnia dzisiejszego. No i oczywiście przy tej okazji jesteśmy w maju w kampanii wyborczej, która rozpoczęła się już ponad miesiąc temu tak naprawdę, ale dzisiaj już jest w kulminacji. Mówimy o przyszłości Polski w Europie, o bezpiecznej Polsce, czy silnej Polsce w bezpiecznej Europie. I dzisiaj promujemy swojego kandydata z Przemyśla, pana posła Piotra Tomańskiego, który jest kandydatem właśnie na eurowybory. Mamy nadzieję, że ten kandydat będzie naszym przedstawicielem w Brukseli następnej kadencji. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu w tym dniu świątecznym, w tym weekendzie świątecznym i wszystkiego najlepszego życzę również kandydatowi z Przemyśla, czyli jeszcze raz powtarzam, panu posłowi Piotrowi Tomańskiemu. Dziękuję bardzo.